Manko Gołąbeczki prosto z Wyszkowa z bloku, godzina 9:00, jeden stopień. Idę dzisiaj sobie z buta. Jest bardzo ciepło. Łzy mi lecą. Może być wietrznie na moście, ale jak iść to do parku, a raczej przez park. Ale pięknie. Zobaczcie jak ślicznie. Żeby mi coś na głowę nie spadło, tylko idę. Sam Bóg, żeby było milej. No proszę. Takie rzeczy. Pokochaj Wyszków. Ale pięknie. Jastrząbek poleciał tam, gdzie ja idę. No i już się zbliżam do samej rzeczki. Jakiś pan sobie siedzi, dzień dobry. Jakiś bur. Jerzy Różycki mi odpowiedział. Góweczki pozalewane, tak jak u mnie. Zobaczcie, jaka fajna trasa do biegania, do spacerowania. A po drugiej stronie Latoszek. Tam ławeczki postawili, coś niesamowitego. Może jakieś wandale chcieli być bliżej rzeki. Bo czasami, co roku woda jest dotąd. Czasami się przelewa tutaj nawet. To poziom jest jej duży. O, zobaczcie. Białe. Czapla biała. Zaraz będziemy na tym moście. Ja zrobię zdjęcie, żonie wyślę. No wariaty są, zobaczcie, mróz, nie mróz. Ale ma piękny widok. Pozdrawiam! Zobaczcie, co to jest. Ptasi bufet. Kaczek nie ma. Zobaczymy jak to działa, wrzuć 2 złote. Jakie mam 2 złote? Załadowałem. Tylko żeby mi nie wyleciało to ziarno. Masz. Już sobie zdążyłem. Nie da się nagrywać, ale jest. No, pełnowartościowe. Za 2 złote to oni na czym jeszcze zarobią. Dobra. Zgarniemy to na rączkę. Mam. Teraz szukać kaczek i innych ptaszków. Idą. Zobaczymy, czy te kaczuszki będą to jadły ze smaczkiem. Jest owsik, kukurydza, czerwona, żółta, pszenica, sorgo, proso, groch zielony i żółty chyba. A co kaczuszki? To nie są te kaczki jak w łazienkach. Ja to się boję. Chodźcie. Chodź ta mata. Widzicie? A ja z nimi. Ja jedzonko im przyniosłem, ale. A one uciekły. Jest i gołąbek jakiś młodzi. Młodzi, kto on tam szuka w tym? Chodźcie. O, może przyjdą. Chodźcie, ja 2 złote wykosztowałem się. Chodź tam. Dziu. Cip. Idą, chyba idą. Tu podejdę, tylko żebym nie zjechał zaraz dupą. Macie.
Chodź. O, poruszenie. Chodź, chodź. Cip, 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 ciu, 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 taś, 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 taś. Taś, taś do kaczki, babcia mówiła. Chodźcie, taś, taś, taś. Hałaszują. Gołąb. Gołąb tam poszedł. Taś, 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 taś. Piękna łajba. Śliczna jest. Zrobiona od podstaw. Dobra, więcej nie mam, bym się, kurde, za drogo stanowczo 2 zł. Złotóweczkę powinno być, albo 50 groszy. Za taką garstkę. Wczoraj kupiłem słonecznik po 2,50 za kilogram, a tutaj było nie wiem ile, 50 gram za 2 złote. <grym> 30 km do żerania, przepraszam, zegrz. Tu wchodzimy przez tę dziurę, wbijamy się na most. Może pójdę zobaczyć jaki stan wody. Stan na Bugu w miejscowości Wyszków 2,20 około. Wędkarze są. Patrzcie jak pięknie, normalnie lampki zawiesić tylko na to w nocy i jest git. No i dotarliśmy. Teraz trochę wspinaczki. Ale pięknie tu jest. Nie widać śmieci, butelek, nic nie widać. Jest git. Prawie jak w górach. Coś zaczyna pruszyć. O, o. Ciuchcia. Ciuchcia. Ja tu mam szczęście. Pewnie towarowy. Towarowy trafić. Poszedł. A że im się chce na tej łódce. O, jak poszła. Hobbyści, gołębiarze,
wędkarze też są. No i przelazłem na drugą stronę. Co? Teraz co mi wita? Jak już przelazłem? No zobaczcie, jak pięknie. Zobaczcie, jak pięknie, kurde, normalnie nie. Szkoda, że to długo nie potrwa. Ale zobaczcie, przyroda jaka piękna sama w sobie. Takie dzieła robi, arcydzieła. Można powiedzieć. Zobaczcie, jaki wariat. On się tu wspina. Tam gdzieś ma swoje chałupy. O tam. Mimo tego śniegu tam robi wycinkę. Świeżutko. Pięknie. Taki kawał. Normalnie jak w bajce. Zachwycam się nad tym. Nie wszystkie drzewa wytrzymują. Tu się złamało. Ciężki, mokry śnieg. Krzepa przechyla. Nieźle. Do lasu lepiej nie wchodzić. Pójdę wałem i wam pokażę, może mi się uda, gile, gdzie bardzo często je spotykam. Można powiedzieć, że w tym tygodniu byłem w tym miejscu 3 razy i 3 razy były. Drozdy kwiczą? Nie wiem, co to jest. Tędy szedł. Ścieżka jest przedeptana troszkę na szczęście. Tutaj to chyba dziki sobie robiły kolację jakąś. Czegoś. Już jestem blisko, ale zobaczcie, jak niebezpieczeństwo. Położyły się tu drewnianka. Przez krzaki się przydzierać. O. Poleciało. Kaczuszki. Wystraszyłem kaczuszki. Tylko kopytniaki jakieś tędy szły. Zobaczcie. Nóżki. Aż się dziwię, że taka piękna pogoda, a nikt się tędy nie spaceruje. Jestem blisko, ale jestem głośno. Także może gilków nie być.
Łabędzie są tylko. Gile znajdowały się tu w tym miejscu. Tu sobie żerowały na tych chwastach. I tu na tym drzewku sobie siedziały. Ale niestety pewnie coś się stąd już wypłoszyło, albo po prostu zasypało im te jedzonko, gdzieś poleciały. Albo po prostu tutaj miały taki swój spoczynek chwilowy przed dalszym lotem. Dobra, będę kończył, dotarłem do miejscowości swojej ukochanej Drogoszewo. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.